Pewnego dnia wszedłem sobie w FIFA. Ułożyłem drafta, słaby był. Postanowiłem zagrać pod Champions. Skład przeciwnika był słaby. Powiedziałem sobie, fajnie, może wygram. Ale nie, wywaliło mnie. Po chwili wracam, sprawdziłem sobie, czy nie zaliczyło mi porażki i na szczęście nic złego się nie stało. Gram. Znalazłem przeciwnika. Czekam na skład i... Nie posiadasz końców na paczki i składy? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne końce na każdą platformę, najlepsze ceny oraz nowe, bezpieczne metody dostawy. Użyj kodu ADRIAN, aby otrzymać 5% zniżki. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Siemanko, z tej strony ADRIAN i w dzisiejszym odcinku. Skład za 30 milionów czyni mecz z milionerem. Tak jest, moi drodzy, jak już możecie wywnioskować z tego krótkiego wstępniaczka i z tytułu tego filmu, trafiłem na gościa ze składem wartym prawie 30 milionów. Jak tylko zobaczyłem, na jaki skład trafiłem, to szybko odpaliłem nagrywanie i stwierdziłem, że muszę zrobić z tego odcinek. Dlatego jeżeli chcecie tego typu filmów więcej związanych z Food Champions albo po prostu odcinków, w których będę się mierzył z jakimiś drogimi składami, a mam paru znajomych z takimi jedenastkami, przy których po prostu szczena opada, to zostawcie łapeczkę w górę i dajcie znać o tym w komentarzu. Oprócz tego też oczywiście subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek. Przebiliśmy ostatnio 300 tysięcy subów i lecimy dalej. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, no to wiecie co robić, klikajcie suba tam na dole. I w komentarzu możecie napisać, czy wam kiedykolwiek zdarzyło się trafić na taki skład, albo na jaki najdroższy skład, nie licząc oczywiście draftów, bo to całkiem inna bajka, trafiliście w Food Champions. Dajcie znać w komentarzu, przeciwko komu się mierzyliście, a my lecimy już z tym spotkaniem, z tym kosmicznym składem. Także moi drodzy, tak właśnie przedstawiała się jedenastka przeciwnika. Spójrzcie na to. Toty De Gea, Ferdinand 90, Ramos Toty, Marcelo Toty, Ronaldo Toty, Mbappe Toty, Neymar Toty. Do tego Eusebio i Hulit Prime. Vieira chyba także w swojej najlepszej wersji, zresztą tak samo jak Ferdinand, tylko ten Cancelo 89 troszeczkę jest tańszą kartą w tym składzie. No i pierwsza akcja należała do przeciwnika. W drugiej minucie Toty Mbappe próbował pokonać Courtois, ten jednak nie dał się zaskoczyć. Kolejna akcja to już dośrodkowanie i wypiąstkowanie piłki przez mojego bramkarza. Jednakże na tym się nie skończyło, jak widzicie, podanie do Eusebio ten strzelił, ale na szczęście tylko i wyłącznie w słupek. Później w 22 minucie przychodzi czas na naszą pierwszą akcję. Piłka idzie do Figo, ten podaje do Cristiano Ronaldo. Ronaldo wychodzi sam na sam, podanie do Cruyffa i ten kończy tę akcję idealnie. Zresztą miał pustą bramkę przed sobą, więc innej opcji nie było. Wygrywamy 1-0. Jest to duże zaskoczenie dla mnie, ale przeciwnik nie odpuszcza. Mbappe, La Croquette, słupek, Neymar dobija i mamy niestety 1-1. Troszeczkę pechowa bramka dla mnie, no ale nie każdemu szczęście sprzyja. Tym razem ja próbowałem, Cruyff strzelał, ale był zablokowany. No i później mamy drugą połowę, wznowienie ze środka boiska, czyli tak zwany kick-off glitch u przeciwnika, podanie do Neymara. No tutaj mój błąd akurat Ferdinandem. No i niestety straciłem brameczkę na 2-1, no i byliśmy w tamtym momencie już w plecy. Przeciwnik dalej atakował, bardzo lubił grać na wrzutki. Nie mówię, że to jest coś złego, jednakże często z tego korzystał. Jak widzieliście, Patrick Vieira trafił w poprzeczkę. A tymczasem jesteśmy już pod bramką przeciwnika. No i skoro przeciwnik próbował tych dośrodkowań, to ja też spróbowałem. No ale niestety Ronaldo tutaj, bramkarza, nie mógł tym zaskoczyć. Kolejna niemalże bliźniacza akcja, znowu wrzutka Cruyffa na Ronaldo, ale znowu też niestety nieskuteczna. No i powiem wam, że jak miałem szacunek do mojego przeciwnika przez cały ten mecz, tak później od 70 minuty trochę go straciłem, bo ile gra na czas jest czymś naturalnym, często na jakimś tam powiedzmy wyższym poziomie, a z tego co się dowiedziałem, to mój przeciwnik jest dość wysokiego poziomu, no to ta gra na czas jest normalna, ale raczej w minutach typu 88 i później, a on od 70 minuty grał tak, jak widzieliście, ale do czasu. Później mamy rzut wolny w 91 minucie w doliczonym czasie. Johan Cruyff uderza, słupek, ale jest tutaj Van Dijk i on wyrównuje na 2-2. W tamtym momencie byłem po prostu w niebo wzięty. Ja kontra skład za 30 milionów monet, ale niestety limit szczęścia wyczerpałem, a wręcz szczęście obróciło się przeciwko mnie i zamieniło się w pecha. Bo Mbappe, tornado, wrzutka, Werner, poprzeczka, Ronaldo, Toty, dobitka i to jest gol. I to jest 3-2. Spójrzcie na to, że ta bramka jest strzelona po czasie. Oczywiście wiadomo, że sędzia nie będzie kończył meczu, kiedy piłka jest pod moją bramką niemalże. W każdym razie dość pechowo, ale też w tym meczu miałem trochę szczęścia. Zestawiając to tak razem w całość, myślę, że ten mecz był nawet do wygrania przeze mnie, na pewno do zremisowania, ale przeciwnik po prostu okazał się po prostu osobą skuteczniejszą i takim oto sposobem przegrałem 3-1. Prosiłem później Błacha o sprawdzenie niku tego gracza, z którym grałem. Błachu sprawdził ten nick, no i okazało się, że ten gość
Był bodajże w top 200 w którymś miesiącu w FIFA. No i generalnie wygląda na to, że wbija taką mniej więcej elitę 1, elitę 2 co najmniej Food Champions, więc przeciwnik z wysokiej półki, do tego taki skład, jakim on dysponuje. Ciężki mecz. Ja jestem z siebie mimo wszystko zadowolony, bo pokazałem, że tak powiem, pazur. Mogłem w tym meczu troszeczkę więcej ugrać niż ugrałem. I najlepsze jest to, moi drodzy, że to wszystko działo się przy bilansie 3-0 Food Champions. Tak jest. Dopiero na starcie ligi weekendowej trafiłem na takiego gracza z takim składem, więc dość ciekawa przygoda, o której chciałem Wam tutaj dzisiaj opowiedzieć, bo było to dla mnie fajne doświadczenie. Pierwszy raz chyba grałem z aż tak drogim składem, bo wiadomo, trafiało się na składy, gdzie były jakieś karty toty, ikony, ale nie same karty z najwyższej półki. Także co, tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzu, czy Wy kiedyś trafiliście na chociaż podobny skład. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Piona, cześć!